Witajcie, to znowu ja i dzisiaj możemy sobie pójść dalej robić questy. Przy okazji przetestujemy sobie maga, zobaczymy jak on sobie radzi na trzecim świecie. Więc ruszajmy, bez przedłużania. Dobra, jesteśmy w wiosce myśliwych znowu. Jak dobrze pamiętacie, skończyliśmy na Treserce i mamy znaleźć jej wilka. Więc trzeba będzie teraz wziąć się za to. Tylko najpierw musimy ją znaleźć, by dała nam informację. Jeśli to nie pomoże, to postaram się spytać ludzi na czacie, by mi przypomnieli, bo nie pomyślałem, że to koordynaty, jak widzimy w książce. W dobrej kolejności jeszcze. Więc pogadajmy. Dobrze, że się nie dowiedzieliśmy. Dobra, więc ja się spytam ludzi i wrócę do was po przerwie. A few moments later. Dobra, dowiedziałem się już jak działa ten quest, więc musimy wejść w dziennik. Jak widzimy w dzienniku mamy pierwsze koordynaty. Minus 90 na 314. No więc udajmy się tam. Przed nami trochę biegania. Teraz minus 90. Będzie bardziej w tą stronę. Czyli teraz musimy iść tak naprawdę po prostej drodze. Ale póki co możemy pogadać. Bo naprawdę jestem zadowolony z odzewu, jaki mam pod odcinkami. I mam nadzieję, że wam też się one podobają. No i na pewno będę jeszcze więcej tego nagrywał, bo mam dosyć dużą motywację. Dobra, jesteśmy na pierwszych koordynatach. Jak widzimy na czacie, mamy informację, czyli tutaj to nie będzie tutaj. Drugie koordynaty to jest minus 84 na 110. Minus 84 na 110. Więc udajmy się tam. No, że ten quest nie będzie jakiś bardzo skomplikowany. Był już taki z bieganiem po różnych lokacjach na spawnie. Gdy osiągniecie 15 level, możecie pójść do ukrytego NPC. Jeśli graliście w Team Fortressa, ma on właśnie skina szpiega z Team Fortressa. No i tam musicie chodzić pod spawnie, wspinać się. No, po prostu bieganina, jak tutaj. Dobra, udajmy się znowu na wieżę. Znowu mamy informację. Trudno. Udajmy się na kolejną. 31 na 161. Pobiegamy, dotrzemy, a może coś się znajdzie. Kurczę, nie wziąłem sierpu. Jak widzicie, mam ponad 50 level. I od 50 możemy już ekspić zielarstwo. Ja aktualnie mam 11 poziom, bo robię to w trakcie jak idę właśnie na jakieś łowy. Na każdej mapie są takie kwiatki porozrzucane. One mają swoje respy i się co jakiś czas resetują. Więc wystarczy biegać i szukać. Już minęliśmy widocznie. Tak, 31 i 161. Minęliśmy już to miejsce. Się zagadałem i tak wyszło, więc pójdźmy. Czyli mówię, po prostu będziemy biegać po tych wieżyczkach. Czy może to tutaj? Znowu nie mamy, więc udajmy się na ostatnią lokację. Minus 29 na 146. Mamy informację, że pogadać z myśliwym, więc pogadajmy. No dobra, czyli mamy się teraz udać do jakiegoś ukrytego. Ja się posłużę mapką, by zobaczyć, gdzie są koordynaty do tej jaskini. Więc zaraz wracam. Dobra, dowiedziałem się. Musimy się udać na minus 90 na 40. Więc udajemy się tam. I poszukamy wejścia.
Szybko poszło, więc pogadajmy. No to ładnie, szybko pogadane i teraz trzeba wracać do treserki. No zobaczymy, co nam jeszcze powie. Może się tam znajdzie. Dosyć ciekawie się rozmawia z tymi NPC-tami. Musimy się też za niedługo ogrzać. W sumie od razu, jak już tu jesteśmy, najpierw pogadamy z treserką. To jest wilcza łowczyni. No i jesteśmy. Pogadajmy. No dobra. I dostaliśmy parę przedmiotów. Cóż to jest? Potki siły, mikstura zdrowia. Zobaczmy, gdzie teraz mamy się udać. Mamy się teraz udać do syna starosty z przystani? Ciekawa nazwa. No dobrze, więc udajmy się tam. Dobra, dotarliśmy do przystani i teraz mamy szukać syn starosty. No więc poszukajmy. W ogóle wam powiem, że naprawdę bieganie po tej mapie jest trochę irytujące. Wygasła mi ranga z nielimitowaną teleportacją. Teraz muszę niestety biegać po mapie bądź teleportować się z głową. No jest to dosyć uciążliwe, no ale trudno. Poradzimy sobie jakoś. Jak będzie trzeba, to możliwe, że sobie ponownie dokupię ten tak zwany plusik do rangi. Będę miał znowu nielimitowany. Tutaj mamy starostę, to nie jego szukamy. Mamy syna starosty. I mamy, pogadajmy więc. No ładnie. Znowu mamy szukać. Świetnie. No dobra, dookoła wyspy, więc zobaczmy, może są koordynaty podane. Nie, niestety nie ma tak łatwo. No to musimy szukać 6 skarbów. Więc ja wam będę dawał już lokacje. Nie będę was zanudził, jak do nich docierać, tylko po prostu w progu będziecie mieli koordynaty z lokacją. No i wygląd statku. Więc ponownie, dzisiaj będzie naprawdę duże cięcie, jak widzę. No to zacznijmy zabawę. I prawdopodobnie zbliżamy się do pierwszego wraku statku. Mamy skrzynkę. Tak, mamy pierwszy kufer. No to trzeba szukać jeszcze 5. Także widzimy się przy kolejnym. Dobra, i tam w oddali mamy kolejne 2 statki. 1 i 2. Odpłyniemy do pierwszego. Zobaczymy, czy to jest już odpowiedni. Naprawdę już nie mam pomysłu. Zwiedziłem parę statków i tylko jeden z nich był dobry. Od czego to zależy. No cóż, nurkujemy i zobaczymy. Dobra, mamy kolejny kufer. Czyli po prostu w takich wrakach musi być właśnie kuferek jakiś. Więc popłyniemy sobie teraz do kolejnego. Mam nadzieję, że to będzie jeden z tych. Dalej widzę kolejny statek. Zobaczmy, czy to będzie akurat ten, którego poszukujemy. Jeśli znowu to nie będzie ten, no to tragedia. Tutaj mi się tak naprawdę przydały jakieś koordynaty. 3, przynajmniej tyle. Jest jeszcze 3. Przy okazji, niedaleko tego ogniska mamy kolejny wrak.
Znowu wygląda jak jeden z tych mniejszych. A jednak jest jakaś skrzynka. Dobrze. Jeszcze tylko dwie. Też jeśli chodzi o szukanie tych statków i tak dalej, to zrobimy sobie w tle, ale ja was chciałem przeprosić za mój głos. Troszkę się przeziębiłem. Nie wiem, czy będzie inaczej mnie słychać, czy nie, ale czuję, że mam zatkany nos i... No mogę was jedynie przeprosić za to. I tak, tak, wiem. Jakim cudem można się przeziębić w lato? A takim, że na przykład wychodzi się dosłownie upoconym od tego gorąca. Wychodzi się na balkon. No i wieczorkiem już potrafi być chłodniej. No i mamy już rezultaty, jak do tego doszło. Więc uważajcie na siebie, nawet w lato. No dobra, wracajmy do tego wszystkiego. Mamy kolejny statek. Wasze drogi. Aha. I tak, dostaliśmy kolejną, jednak tutaj z Olafem. Tylko że coś się zbugowało. Naprawdę jeszcze jedna. O, już, bo ja już mam dość tego questa tak naprawdę. Ty co mamy? Aha, czyli jakieś groby tutaj mamy. No trudno. Dobra, teraz przepłyniemy się w drugą stronę. Bo tak średnio to widzę. Tutaj podpowiedzieli, żeby popływać dookoła tych skrzynek, bo czasami daj mi faktem. Dosłownie tak było z skrzynką z koło Olafa. Właśnie to tej drugiej, takiej bardziej schowanej. Także teraz jakąkolwiek skrzynkę znajdziemy, no to będziemy po niej pływać. Irytująca misja, nie powiem. No naprawdę? Troszkę zbugowane to jest, ale no mamy kolejne i tak naprawdę możemy się już udać do przystani ponownie. Trochę entuzjazm mi spadł, jak słyszycie. Naprawdę robiłem to, no nie wiem, z pół godziny to na pewno, jak nie więcej. Więc trudno, udajmy się znowu do przystani. Skoro jesteśmy, to teraz musimy znaleźć tego syna marnotrawnego i oddać mu. Aż jestem ciekaw, co on nam da w zamian za to, co zrobiliśmy. Jeśli to będzie jakieś uwienko, że tak już powiem, no to zawiodę się na tej misji to dosyć mocno. Mówię, tylko najpierw go trzeba znaleźć znowu, bo znowu nie pamiętam, gdzie tu się szło. Jest ten cały... Ale to nie, jak pewnie tam to było. Pójdziemy do tamtego domku i lukniemy sobie. Mamy cię, pogadajmy. O, dostaliśmy kilka kluczy, zestaw narzędzi, 20 tysięcy. Tutaj to się spodziewałem, że naprawdę dostanę więcej za to, bo... No jestem po prostu zawiedziony. Ale trudno. Udamy się znowu do Czarnej Grani, do Maven, tam gdzie był jeden z pierwszych questów. Oddamy i zobaczymy, co nas dalej czeka. Bo od tego będzie zależał dalszy odcinek, czy dam sobie już dzisiaj spokój. Czy będziemy jeszcze dalej robić. Dobra, dotarliśmy do Czarnej Grani. Teraz się tylko dostać do Maven. No tak, nie jestem już ninją, więc muszę się jakoś naokoło dostać. To jest zielarz, to nie tego. To nie tędy. Zamknięte. Super! Jeszcze mi powiecie, że się tam nie dostanę, to już naprawdę się zawiodę na tym wszystkim. Czy tego
parkurem mam się dostać. Wow, owoce reputacji. Dwudziestki piątki, to już zjemy sobie i lecimy dalej. Teraz mamy gdzie się udać. No tak. I teraz znowu do starosty mamy się. Super. Bieganie normalnie, ale robik. Odchudzę się przynajmniej z kości na ości. Po prostu idealnie. No dobra, już bez innego marudzenia dostaniemy się do tego starosty i pogadamy z nim. Zobaczymy, co on nam jeszcze przyniesie. Ja jem, pewnie coś przyniosę. Dobra, pogadajmy. No super. Znowu przynieś, wynieś, pozamiataj. Dobra. Teraz tak, 420 na minus 420. Czyli tamtą mańkę. Udamy się tam. Pogadamy z tym Eskimoskiem. No i zobaczymy, co tam mu trzeba przynieść. Tutaj mamy go. Popływaliśmy sobie dookoła i teraz nagle będę kojarzył wszystkie lokacje. Niby dobrze, ale nie chcę więcej takich questów typu znajdź coś. No ale dobra, samotny Eskimos. Włazimy do niego, gadamy i bierzemy listę zakupów do Biedronki. No to dawaj, co tam masz? Co on potrzebuje? 40 marchewek, 10 dyń. 5 manierek wody? Ciekawe skąd je wezmę. 7 melonów. 10 beczek piwa. 20 ziemniaków. Dobra, i przekazać staroście. No i znowu trzeba iść do tego całego starosty. Trudno. Także lecimy znowu. A ja się tam tepnę na czarną granię i sobie już dobiegnę, bo naprawdę mi się nie chce. Przy okazji się ogrzeje. I lecimy znowu. Zapewne dadzą nam te nietypowe rzeczy, a te takie marchewkowe i inne to będę musiał mu ze swoich dać. Normalnie na nas tyle wyłudzają tych rzeczy, to jest chore. Ja bym sobie coś pozabijał. Mówię, jak w każdym odcinku, ja lubię questy z zabijania. Zabij tyle i dziękuję. No, zobaczymy, co nam starosta powie. Mam nadzieję, że do niego najpierw się mam udać. Panie kolego, pogadajmy. Aha, i teraz gramy na pamięć. Naprawdę? Ja muszę do niego znowu iść? Nie, no powiem wam tyle. Naprawdę mi się już nie chce. Także jeśli dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy, to wybaczcie. Ale ja muszę trochę odpocząć od tego biegania z miejsca do miejsca. Także ja was żegnam. Tu mówił Goździx. I do następnego. Mam nadzieję, że szybko się pojawi. Ale nie obiecuję. Także dzięki i na razie.